co robi w tym czasie generał Heinz Guderian. Dojeżdża do sztabu 19 korpusu stacjonującego w Trzcianach i natknął się na uzbrojonych sztabowców z 2 dywizji zmotoryzowanej w hełmach bojowych w trakcie ustawienia działka przeciwpancernego na stanowisku ogniowym. Gotowi byli na odparcie ataku polskiej kawalerii, która rozpoczęła w ich mniemaniu kontruderzenie. Zdziwiony spojrzał na boki. Wokół nie było słychać żadnego wystrzału, a szosa dojazdowa była całkowicie pusta. Sprawcami tej niecodziennej sytuacji byli ułani z 18 pułku ułanu z Grudziądza. Nie dali się zaskoczyć. Na szali położyli własne, młode życie. Społeczeństwo ziemi chojnickiej nie zapomniało o swoich bohaterach, o najlepszych synach tej ziemi. 3 września 1983 roku został odsłonięty nieopodal Krojan odnowiony i przebudowany pomnik upamiętniający brawurową szarżę grupy manewrowej 18 Pułku Ułanów Pomorskich w dniu 1 września 1939 roku. Stał się miejscem swoistej demonstracji pamięci o odwadze i wypełnieniu żołnierskiego obowiązku przez polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku stawili czoło hitlerowskiemu agresorowi. Od 2001 roku pojawi się nowy punkt wrześniowych uroczystości. Jest to widowisko plenerowo-historyczne, będące inscenizacją odtworzenia szarży pod Koriantami. Dziękujemy Państwu. To był ostatni akord muzyczny tej części, która gdyby kończy nasze spotkanie z szarżą pod Kryantami, ale nie kończy naszego pięknego, niedzielnego popołudnia spotkania z historią. To cóż, mamy aktorów, mamy widzów. Czy widzowie są, czy mi się zdaje, że są? Są. Zobaczcie na tego kawalerzystę, na tych dwóch kawalerzystów. Oni dali swoje młode życie. Może tak było na tych polach. To jest grupa z Chełma, od Wojtka Małkowskiego. I tym sposobem zbliżamy się do końca tej części. Za chwileczkę zrobimy taki dynamiczny pokaz, prezentację uczestników. Bo
wróćcie jeszcze, to potrwa około 5 minut. A zapraszam jeszcze Państwa do stoisk, posłuchajmy zespołu muzycznego Klonowia. A ja poproszę moje asystentki, żeby dostarczyły mi dokumenty i nazwy klubów, bym nikogo nie pominął i wszystkich zaszczycił w miarę możliwości z imienia i nazwiska. Wytrzymajmy jeszcze te 5 minut. Ja wiem, że to jest sporo, ale tyle się jest do powiedzenia, tyle chęci do przekazania, że nie ma innej możliwości, żeby aktorzy nie mogli się Państwu pokazać. Po tej prezentacji tradycyjnie Państwo wchodzą sobie na pole, robicie sobie zdjęcia z Niemcami, z Polakami, czyli z naszymi aktorami. Zbieracie ulotki, bo tam zostały góry rozsypane, na razie jeszcze nie wchodzimy. I wtedy mamy jak gdyby zakończoną całą naszą plenerową odsłonę, a oczywiście po tym będzie, a jeszcze w tym czasie oddaję głos, bo będzie wręczenie nagród za bieg ułański. I brawa dla naszego ułana. Piotr Eichlen, oddaję Ci głos. Piotrze, bo miało być wręczenie nagród, jeżeli tak, to bardzo proszę. W tym czasie się kawaleria pododdziały przygotują w szyku marszowym do zaprezentowania przed Państwem. Ja bym chciał prosić jeszcze Panią Karolinę, żeby dostarczyła mi wykaz klubów, bym mógł je wymienić. Tak, Jurku, już zaczynamy wręczenie nagród za bieg ułański. Zapraszamy zwycięzców biegu. Tutaj przed stanowisko przy namiotach u góry. Zapraszamy laureatów.